Aleksander Fredro, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł, wolnoć Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie. A tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk puk. Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam, cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co, baćpan, robisz? Ryby sobie łowię. Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie. A Paweł na to, wolnoć Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie.